Polish Fest TV. Wspiera nas Spiroshop.pl oraz marki Octagon i Ofensywa. Grudnia 2023 roku kibicowski świat obiegło oświadczenie Elany Toruń, z której wynika, że odcinają się od Denisa Załęckiego, znanego z gal Freak Fightowych. Tego samego dnia stanowisko w tej sprawie zajęli kibice ruchu Chorzów, którzy bądź co bądź poczuli się wywołani do tablicy poprzez słowa wypowiedziane przez Denisa na jednej z konferencji. Mam ci całe, mam ci pół Polski, mam ci teraz pół Polski sprowadzić, przedstawiciela czy ruchu, czy kogoś, wszystkich mam ci sprowadzić? W oświadczeniu na profilu Ultras Niebiescy czytamy: jako kibice ruchu Chorzów stanowczo odcinamy się od osoby Denisa Załęckiego, który ostatnimi czasy stał się gwiazdą szeroko rozumianego świata Freak Fight. Od dłuższego czasu nie mamy i nie chcemy mieć z nim nic wspólnego. Nie zezwalamy na przytaczanie naszej ekipy w jego nowym świecie. Nie akceptujemy jego zachowania i postawy, którą prezentuje w internecie. Pieniądze to nie wszystko, a honor i zasady są zawsze na pierwszym miejscu. Kibicem się jest, a nie bywa. Co sądzicie o tej decyzji fanatyków ruchu Chorzów? Zapraszamy do merytorycznej i pozbawionej agresji słownej dyskusji w komentarzach. Jeśli chcecie, abyśmy dalej wrzucali materiały dotyczące tej sprawy, to zostawcie łapkę w górze pod filmem. Nie zapomnijcie też subskrybować największego kanału kibicowskiego w Polsce. Zbliżamy się do 200 tysięcy subskrybentów, za co już teraz wszystkim dziękujemy. Do siego kibole, trzymajcie się i do następnego. Subskrybuj największy kanał kibicowski w Polsce oraz dołącz do grona wspierających. Zapraszamy na zakupy w Spiroshop.pl z kodem POLISHFANSTV 5% rabatu.